Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym zamienić moją GoPro 8 na GoPro 9 i chciałbym również ją rozpakować i pokazać Wam mniej więcej, jak wygląda. I uwielbiam takie gadżety, także kurde, normalnie już nie mogę się przejść. Mam GoPro 8, zamieniam ją na GoPro 9. Właściwie nawet nie ze względu na to, że nie wiem, chciałbym poprawić jakość lub cokolwiek w tym kierunku. Bardziej traktuję to jako inwestycję w swój biznes. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że można właśnie połączyć ten swój kanał internetowy z radością zakupu jakichś produktów dla siebie, jakichś takich fajnych, które nas kręcą i jest to dodatkowy temat, jest to po prostu sposób na ściąganie ludzi, którzy interesują się podobną tematyką. Także jest to ciekawe, jest to naprawdę ciekawe, jeśli się zacznie iść w tym kierunku, to pokazują się różne drogi i ja zawsze będę zachęcał do tego, żeby po prostu się interesować, rozwijać tym marketingiem internetowym, tym światem internetu i próbować gdzieś tam może odnaleźć siebie. Na pewno ważne jest to, żeby po prostu wiedzieć, że to trwa lata. To trzeba ustawić po prostu jako część swojego życia, część swojego stylu życia, gdzieś tam to dołączyć do swojego życia, jeśli ktoś ma na przykład kanał na YouTubie i w taki sposób po prostu zacząć funkcjonować, odpalać różne challenge, o których będę też mówił w Zarabie z laptopa i będę wspominał, także rozpakowujemy to! No i tak wygląda GoPro 9. Różni się właściwie tym, że jest wymieniany ten lens. Ten ekranik jest bardzo fajny tutaj z przodu. Jeśli ktoś na przykład potrzebuje siebie widzieć, tworzy jakieś takie vlogi. Gdzieś tam przelatując te recenzje właśnie kamerek GoPro 8, wymiany kamerki GoPro na 8, na 9, bardzo często spotykałem się z informacją taką, że niekoniecznie warto jest właśnie ją wymieniać na GoPro 9, bo jakość nagrywania będzie, jest i tak mimo wszystko super świetna, także jest znowu taka naklejka GoPro, ja lubię naklejki. Mam jeszcze Media Mode, żeby podłączyć mikrofon zewnętrzny do GoPro 9 czy do GoPro 8, musi być właśnie taki gadżet. No fajnie jest mieć po prostu wejście na mikrofon, bardzo dobrze to działa, po prostu wpinamy mikrofon i od razu zaczyna działać, nie trzeba nic instalować ani nic, także... Myślałem, że mi ptak narobił kupę na głowę normalnie, a to chyba woda kapła, na szczęście. No i tak właśnie wygląda ten Media Mode. Pyk. I siedzi. Software before I can use window. A, musi być zupdate'owane. Wskoczyła mi tu informacja, że GoPro 9 musi być zupdate'owana, żeby zadziałała z Media Mode. GoPro 9 siedzi. Ja mam taki ten zewnętrzny mikrofonik, którego się właśnie wsuwa w Media Mode i do tego ten Media Mode jest potrzebny. Pyk. I już mikrofon działa. Do tego się podpina Display Mode. Pokażę. Pum. Nie jest podłączone, więc widać, że nie. Pyk. Tutaj znowu się podłącza w jedną z tych klapek. Tą na samej górze. No i tak mniej więcej wygląda ten mój sprzęcik. Wydaje mi się, że to wystarczy. Jak się ma dobry pomysł i jest się kreatywnym, to można kanał swój ciągnąć z zwykłego telefonu. Ja mam iPhone'a 7, to już jest stary iPhone, a przecież też super nagrywa, więc ja bym tam nie świrował. Bardzo jestem zadowolony z tego mojego sprzęciku. Jak podładuję to wszystko, zupdate'uję, to później podłączę i pokażę Wam, jak to działa i zrobimy zamiankę, także... jeszcze mam jedną rzecz. Jest to suction cup.
bardzo fajny gadżet, jeśli chodzi o GoPro. Kiedyś jak udało nam się gdzieś tam jechać na wakacje i jeździliśmy na skuterach wodnych, ja używałem tego Suction Cup do GoPro chyba jedynki, później do GoPro piątki i powiem wam, że na skuterach wodnych szepie strasznie, nie wiem jak ktoś miał okazję pływać na falach, jest taki efekt, choćby normalnie uderzał o asfalt. Także i nawet wtedy, jak miałem przyczepionego tego Suction Cupa do skutera, to kamerka się wgięła nawet podczas tego impaktu, ale ten Suction Cup po prostu działał tak jak należy, nic tam się z nim nie działo, nawet się nie przesuwa nic. Dodatkowymi gadżetami właśnie, jakimi tutaj znalazłem w pudełku, do tego Suction Cupa jest ramię. Do tego ramienia jest jeszcze jakiś taki przegłup. Do tego jest jeszcze jedno takie małe ramionko. Także możliwości instalowania pod różnymi kątami jest mnóstwo. Także super, super fajna sprawa. A taka ekstremalna jeszcze ciekawostka. Właśnie mi ptaszek tutaj normalnie zrobił kupę na mój Media Mode. Czyli mój Media Mode, można powiedzieć, został ochrzczony. To jest Robin. On tutaj jest zawsze ze mną. Jak karmię psy, jak coś robię, to cały czas ten ptaszek tutaj właściwie jest. No! Do garażu chodź na chwilę! Chodź, chodź szybko tu, powiem zagrażyć coś. Patrz co? Tu. Tu, no muszę przejść bliżej, no. Patrz tu. O, jak elegancka tina. Patrz, jeszcze taka rzadka. To posprzątaj, na to mnie wołałeś? No. Na to mnie wołałeś, żeby zobaczyć, że ptaszek tina srał na ten. Na Media Mode. Na Media Mode? Ale biedny jesteś, naprawdę. Mm. Normalnie mi obsrał to. No nic, muszę wyczyścić to i ten. I zamieniamy kamerki. Bo nie, nie chciałem. Przecież poprosiłem cię, żebyś przyszedł do garażu, było coś ważnego chyba, nie? Bo było coś bardzo istotnego. Kup sztal. No i tak to mniej więcej wygląda, jak się odpala display mode, ten zewnętrzny, to jak widać wyłącza się też ten ekranik z tyłu i z przodu. Natomiast jest to super fajne, że zrobili właśnie taki ten mały podświetlacz i dla kogoś, kto tworzy vlogi, może to być po prostu bardzo fajnym rozwiązaniem, bo w innym razie po prostu trzeba sobie kupić ten media mode i display mode, co też przecież oczywiście kosztuje, także to warto rozważyć. Dobra, więc zamieniamy. No i tyle. GoPro 9 chodzi, widzę, że jest troszeczkę większa. Dobra, czyli kamerka opanowana. Teraz będę po prostu rzeźbił coś przy tych kijach do golfa, Sylwuś. Wiesz to? Co niby zrobiłeś? Podłożyłem biurkę. Jaką piłkę? Do golfa. W swoich myślach. Wyciągnij mu to. Znalazłem kije do golfa i mam trochę czasu teraz. Świąteczna przerwa, więc będę rzeźbił coś przy moim barze i tyle, nie? A ty to będziesz Sylwusia kręcić się też? Nie, najpierw muszę Lenoxowi z gardła wyciągnąć świński nos, bo się za...